Głogowscy policjanci włączają się w walkę o zdrowie 4-letniego synka ich koleżanki z komendy. I to dosłownie. Organizują charytatywną galę boksu, której celem jest pomoc w zebraniu środków na kosztowne leczenie chorującego na padaczkę lekooporną chłopca. Jeszcze rok temu pełen energii, roześmiany i zdrowy chłopiec. Dziś ma zaburzenia rozwoju oraz mowy, od kilku miesięcy nie chodzi i jest pod stałą opieką medyczną specjalistów. Jego leczenie i rehabilitacja to ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy, bo mama chłopca, głogowska policjantka, musiała zwrócić się o bezpłatny urlop, aby przebywać razem z synem poza granicami naszego kraju. Koledzy po fachu nie zostawili jednak tej rodziny samej sobie. Tak, specjalna akcja charytatywna, która jest planowana 12 maja o godzinie 14 na hali sportowej przy ulicy Wita Stwosza w Głogowie. Będzie to przede wszystkim gala walk bokserskich zorganizowanych na profesjonalnym ringu z profesjonalnym sędzią. Zawodnicy to również osoby, które po prostu trenują boks, a więc będzie to miało naprawdę wymiar bardzo, bardzo profesjonalny. Wszystko to po to, aby pomóc małemu Michałkowi, 4-letniemu chłopczykowi, synowi naszej policjantki. Główną atrakcją imprezy będą pojedynki bokserskie, ale w programie znalazło się też wiele innych atrakcji, takich jak na przykład licytacja cennych pamiątek. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej naszej gali, do przyjścia, zobaczenia walk, ale i innych atrakcji, bo przygotowaliśmy tam również pokazy strażackie, licytacje, na której cenną nagrodą będzie piłka ręczna, na której złożyli podpisy mistrzowie Polski, klub Vive Kielce, ale i też inne przedmioty przygotowane przez licznych sponsorów, przez osoby, które podarowały nam coś, aby na tej licytacji to można było właśnie kupić. Dochód z imprezy zostanie przekazany na pokrycie kosztów leczenia chłopca w Hamburgu w Niemczech.